Burmistrz Ryszard Pabian poprosił dziś Radę Miasta Jasła o uchwalenie zabezpieczenia środków mających stanowić wkład własny w projekcie realizowanym wspólnie z Liptowskim Mikulaszem. Dla jednostki jest to duże obciążenie, stąd wnioskujemy o zabezpieczenie dotacji. Pojawiły się jednak pytania. Pani burmistrz, chciałem się zapytać pani burmistrz, kiedy był zrobiony projekt na realizację tego zadania, przez jaką firmę i kiedy za projekt został zapłacony? Szanowni Państwo, projekt był zrobiony na zlecenie Jasielskiego Domu Kultury, więc te informacje można uzyskać w Jasielskim Domu Kultury. Pytania wracały. Pytam konkretnie, kiedy został zrobiony projekt, jaka firma i kiedy zostało za to zapłacone. I ja tutaj jest naszą jednostką i chyba mam prawo wiedzieć. Tak jak mówię, umowa była zawarta z Jasielskim Domem Kultury, więc na informację proszę się zwrócić do Jasielskiego Domu Kultury. I wracały. Proszę o sprecyzowanie, bo ja nie wiem, dlaczego z uporem maniaka pan burmistrz odpowiada, że proszę się zwrócić do JDG-u. Jest to nasza jednostka i pan doskonale powinien tutaj na tej sali powiedzieć: Wysoka Rado, projekt zrobił ten, a ten, zrealizowany przez tą, a tą firmę, zapłacony wtedy, a wtedy. Punkt ciężkości przeniesiono na problem maniactwa. Panie Przewodniczący, bardzo bym prosił, aby pan radny nie wtykał mi i nie zarzucał działań z uporem maniaka, bo to nie mój sposób postępowania. Natomiast no, niestety maniakalne objawy powinno się leczyć i tyle w tym temacie. Pojawiły się również dygresje o charakterze religijnym. Panie burmistrzu, nie wiem, co pan ma na ukrycie, ale pan powinien odpowiedzieć. Nie obrażać tutaj w Wielkim Tygodniu po katolicku, jak to, jak Rauda powiedział PiS, jak to potrafi, tylko odpowiedzieć precyzyjnie. Projekt był zrobiony wtedy, jak wtedy zapłaciliśmy tyle i tyle, a tu jest coś do ukrycia? My, panie przewodniczący, nie ręcznie zarządzamy naszymi jednostkami, abyśmy byli po prostu osobami, które wchodzą, dokładnie notują i sprawdzają. Jeżeli został zlecony Jasielskiemu Domowi Kultury, Jasielski Dom Kultury zrobił i nie mamy my w obowiązku wiedzieć, kiedy, kto i tak dalej. Dyskusję postanowił przerwać Henry Krak, zgłaszając wniosek formalny o jej zamknięcie. Dziękuję, w związku z tym 10 za, 4 przeciw, wstrzymało się 6 radnych. Dyskusja jest przerwana w tym momencie. Wniosek przeszedł, podobnie zresztą jak sam projekt uchwały, który został przyjęty bez głosu sprzeciwu. Zagłosowało 19, przeciw 0, wstrzymało się 1 osoba, projekt uchwały został przyjęty.